Popularne powiedzenie mówi, że pieniądze szczęścia nie dają, a niektórzy żartobliwie dopowiadają, że szczęście daje dopiero to, co można za te pieniądze kupić. Niedawno przeprowadzone badania potwierdzają, że w tym dowcipie jest trochę prawdy. I o tych pieniądzach porozmawiamy tym razem na kanale Kulisy Sukcesu. Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek. Angelika Wielgus-Lach, zapraszam na program Kulisy Sukcesu. Poziom szczęścia zwiększa się proporcjonalnie do podnoszenia poziomu dochodów, choć nie w sposób liniowy, a logarytmiczny. Z badań przeprowadzonych niedawno przez Uniwersytet w Pensylwanii na ponad 33 tysiącach Amerykanów o różnych dochodach wynika, że różnica pomiędzy poziomem zadowolenia ankietowanych zarabiających 100 tysięcy dolarów rocznie, a tymi, którzy osiągnęli 200 tysięcy dolarów, jest analogiczna do różnic pomiędzy zarabiającymi 25 tysięcy dolarów a 50 tysięcy dolarów rocznie. Generalnie jednak wynik badania był jasny. Im więcej pieniędzy, tym więcej szczęścia. Inaczej z kolei myśli Joanna Przytakiewicz, twórczyni Ery Nowych Kobiet, która uważa, że pieniądze są ważne, ale szczęścia nie dają. Mam to szczęście znać wiele ludzi, niektórych tak bajecznie bogatych, że aż trudno sobie to wyobrazić, i tych, którzy mają niewiele. I powiem Ci, że ja bardzo często w oczach tych, którzy mają tak bardzo dużo, widzę samotność, widzę zagubienie, widzę pustkę, widzę wypalenie. A w oczach tych, którzy mają niewiele, widzę taką wielkie flow, wiesz, taką wielką pasję, radość, wielką ekscytację. W związku z tym widzę poczucie szczęścia. W związku z tym to nie jest tak, że pieniądze nam gwarantują szczęście. Żeby było jasne, pieniądze są bardzo ważne. Ja z perspektywy swojego całego życia, ja byłam przekonana i wiedziałam o tym, zresztą o czym piszę w książce, że również historia bardzo bliskiej mi kobiety w życiu, mojej cioci, raz na zawsze wpoiła we mnie, że ja bardzo chcę być niezależna finansowo i taka też jestem od wielu, wielu lat. I jest to kobietom szalenie potrzebne być niezależną finansowo, bo to też daje wolność. I pieniądze są bardzo ważne. I sukces jest bardzo ważny. Ja nie chcę opowiadać, że nie, ale nie jest to absolutnie w żadnym wypadku gwarancja szczęścia. Mało tego, zakończyły się właśnie badania Harvarda, które trwały 70 lat, gdzie na początku tych badań, zadając badanym pytanie, czym jest szczęście, każdy odpowiadał: sława, kariera, pieniądze. Te trzy rzeczy przeważały u absolutnie wszystkich. A na koniec tych badań, kiedy okazało się, jak reaguje ich mózg na pewne obrazy, rozmowy i pewne sytuacje, okazało się, że to bliskie relacje są szczęściem. A całą rozmowę z Joanną Przetakiewicz na kanale Kulisy Sukcesu znajdziecie pod tym linkiem. Teraz posłuchajcie, jaki stosunek do pieniędzy ma Sobiesław Zasada, sportowiec, człowiek, który wprowadził do Polski Mercedesa. Ja nigdy nie przywiązywałem specjalnej sprawy do jakichś takich sukcesów biznesowych, do tych pieniędzy i tego. Ja teraz miałem taką sytuację, że po raz pierwszy w życiu teraz na rajd safari leciałem biznes klasą, bo to akurat załatwiali firma w pewnym sensie, może troszeczkę 4F się też dołożyło, no i moi wnukowie. A tak latam samolotami normalną klasą turystyczną. Także ja pod względem pani normalnego życia jestem skromnym człowiekiem. A cały wywiad z Sobiesławem Zasadą, który jakiś czas temu przeprowadziłam na kanale Kulisy Sukcesu, znajdziecie tutaj. Tak jak słyszeliście, według Joanny Przytakiewicz czy Sobiesława Zasady, pieniądze szczęścia nie dają, ale jak zauważa Dominika Żak, założycielka firmy Dizzy, pieniądze są bardzo istotne w prowadzeniu biznesu. Bez dużych pieniędzy nie da się rozwinąć firmy i w jej przypadku właśnie dzięki inwestorowi i jego dużym pieniądzom udało się rozwinąć biznes. Miałam poczucie, że potrzebujemy wsparcia, dużego wsparcia finansowego, i to był właściwie jeden najważniejszy punkt. Wiedziałam, że bank nam tyle nie da, a to też tak jest, że
że firma kiedyś musi zostać sprzedana. To tak przynajmniej jest takie moje poczucie, że jednak w większości przypadków to firma albo kogoś kupi, albo zostanie sprzedana. I jak, ja od zawsze raczej wiedziałam, że tak będzie, tylko nie wiedziałam, kiedy będzie ta odpowiednia chwila, ale wiedziałam, miałam plan, strategię rozwoju Dizzy i wiedziałam, że nie mamy finansów na to, żeby to się wydarzyło, to gdzieś tam się w głowie poukładało. A całą rozmowę z Dominiką Żak znajdziecie pod tym linkiem. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku sportu, zwłaszcza tego na wyższym szczeblu. Mateusz Kusznierewicz, żeglarz sportowy, mistrz olimpijski i mistrz świata, bez dużych pieniędzy nie mógłby realizować swojej pasji, bo jak powszechnie wiadomo, żeglarstwo to bardzo kosztowny sport. Na rok uprawiania żeglarstwa olimpijskiego musiałem zawsze mieć budżet około 400 tysięcy złotych. Czasami nawet trochę więcej, w zależności gdzie były najważniejsze regaty, czy w Europie, czy na innym kontynencie. Kiedy przesiadłem się na łódkę dwuosobową, to budżet był dwa, nawet trzy razy większy. Pomnóżmy każdy rok w kampanii olimpijskiej razy cztery, to nagle się robi kwota blisko 4 miliony złotych na kampanię olimpijską. No to są olbrzymie pieniądze. Nie mówię, że nie do zdobycia, ale no było to bardzo duże wyzwanie. Dużo pracy, wręcz około 20% swojego czasu musiałem poświęcać właśnie na tego typu działania, więc to był także część mojej kariery sportowej. A rozmowę z Mateuszem Kusznierewiczem na kanale Kulisy Sukcesu podrzucamy Wam tutaj. Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku aplikacji Jak Dojadę czy polskiego elektrycznego samochodu Trigo. Bez dużych pieniędzy nie udałoby się zrealizować tych projektów. A jakie jest Wasze zdanie na temat pieniędzy? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach. Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.